Hej, cześć, tutaj gracz niedzielny 1, a to jest 9 odcinek z cyklu Zagrajmy w Gothic 3. No cóż, poprzedni odcinek zakończyłem, chcąc wykonać zadanie polegające na konieczności upolowania 5 płochliwych jeleni dla myśliwego Jamesa bodajże, o ile sobie dobrze przypominam. No i cóż, niestety to zadanie mi się nie udało. Próbowałem poza nagrywaniem na te jelenie zapolować, ale chyba skutecznie się spłoszyłem. Tam w kierunku tego grodu się udać nie mogę, ponieważ pilnują go orkowie. No i cóż, chyba zrezygnuję przynajmniej na razie z tego zadania. Może kiedyś tutaj wrócę, upoluję te płochliwe jelenie, żeby dopełnić swojego obowiązku. No, tymczasem tam jeszcze odkryłem jaskinię. Którą chciałbym teraz jakby wyeksplorować. O, wilk. Wezmę mięso z wilka. Jego zabiłem w poprzednim odcinku. No jak widzicie orkowie tam sobie urzędują. A ja zejdę tutaj do jaskini, tak? O kurczę, za daleko się zapuściłem. Gdzie ta jaskinia była, słuchajcie? Ach, tutaj jest ta jaskinia, okej. To ja sobie do niej wejdę, oczywiście przygotuję broń. Nie będę się pojedynkował z orkami na razie, nie będę się pojedynkował z... No, co mnie czeka w tej jaskini? Oho! To pielce, tak? Oj, powalił mnie. No. Szybko mnie załatwił. Ach, bez przygotowania wszedłem zupełnie bezmyślnie. Za późne były moje reakcje i stąd porażka z topielcami. No nic, ale wczytujemy. No dobra, Bezi, dajesz. Pojedynczo postaram się powyciągać te topielce. Strasznie przycina jej grę. Chodź. Dobra. O! Chciałem je... Dobra, jeden padł. 100 punktów. Masz, dziadu. Zdychaj. O! Czy z tych topielców coś powyciągam? Niestety nie. Ale tu są jakieś grzyby, które ewentualnie... Czy jeszcze więcej mnie tam... Jakiś niespodzianek? A, jest! To kolejny topiel. Aj, powalił mnie. Ostre ma pazury. Ale szybko zginął. Wygląda na to, że tylko sobie... O kurczę, topielec! Aj, nie zauważyłem dziada! Zaskoczył mnie! Dobra. O Jezus Maria. Trochę zdrowia mnie pozbawił. Okej, co my tu mamy? Światło. Lodowy pocisk. Oczywiście wezmę wszystko. Zupełnie normalna woda. Szabi korzeń. Te grzyby oczywiście pozbieram. Rosę poranną też pozbieram. No cóż, pasowałoby troszeczkę się podleczyć. O! Za ciężkie. Niestety. Brakująca zdolność otwieranie trudnych zamków. Będę musiał się tego poduczyć jeszcze.
Okej, wyjdę na zewnątrz, poza jaskinię. Trochę się podleczę. I wrócę do Redok. Do Redok po to, żeby zmierzyć się tam z buntownikami na arenie. Najpierw się leczymy. Okej. A może inaczej, z klawisza skrótu skorzystam. Ops, okej. I teraz może sobie coś dziubnę. Na przykład mięso. Okej. Gulaszu na razie ruszać nie będę. Surowe mięso mam. Ileś tam porcji, nie widzę teraz dokładnie, 16 bodajże porcji, dobrze by było znaleźć ognisko i to upiec i dwa jabłuszka sobie powiedzmy chrupne. Okej, no i tyle mi na razie wystarczy, a grę oczywiście zapiszę. Teraz tak, chciałbym się nauczyć korzystać z kamienia teleportacyjnego, bo chyba takowy zdobyłem. 4000 złota, a gdzie mam kamień teleportacyjny? O, tutaj chyba tu będzie. Przeszukamy, magła, terror, światło, tu jest kamień. Do Redok. Uda się? A, przycięło się. I chyba dość skutecznie się przycięło. Dobra. Jednak udała się teleportacja, mimo że gra się przycięła, udała się teleportacja do Redok. A może ja sobie tą runę gdzieś wrzucę w klawisz skrótu, na przykład pod 10. Okej. No cóż, biegnijmy wobec tego do obozu buntowników w Redok. Zmierzmy się z tymi, którzy będą chcieli. Gelfort. Czy tam ewentualnie... No, żabi korzeń oczywiście pozbieram, bo pewnie się do czegoś przyda. Tutaj będę musiał z kimś porozmawiać w sprawie jakiejś bitki, żeby sprowokować bitkę. Buntownik. Okej, kogo my tu mamy? Cooper. Chcesz stanąć przeciwko mnie? Chcesz stanąć przeciwko mnie? Tak naprawdę to nie. Jesteś tu wśród przyjaciół. My ludzie musimy trzymać się razem w walce z orkami. Potrzebny mi trening, a ty wyglądasz na godnego przeciwnika. Okej, spotkajmy się na arenie. Spotkajmy się na arenie. No dobra, zobaczymy na co się stać. Jest i arena. Chodź tu. Dobry jest. Okej. Coopera na arenie pokonałem. Siła plus 1 do 132 wzrosła. Pograbimy Coopera. Okej, wezmę wszystko. No cóż, sam tego chciał. Biedaczysko został bez broni. Ale słuchajcie, ciekawe jest to, że tutaj kościotrupy leżą, czyli jednak tutaj się odbywają walki na śmierć i życie. Mnie nie widzi chyba.
Już go ograbiłem wcześniej. Okej. Kopera pokonałem. Kogo by tu jeszcze wywołać? F5, co by zapisać szybciutko. Dobra, gra zapisana. Norris, puntownik. Z Javierem walczyć raczej nie będę, z Koperem walczyłem. Tutaj była jakaś postać taka niebezimienna, Joey. Chcesz się ze mną zmierzyć na arenie? Chcesz się ze mną zmierzyć na arenie? Czemu nie? Mały trening nie zaszkodzi. Walcz ze mną na arenie. Dobrze. Ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Spotkamy się na arenie. Spoko, krzywdy ci nie zrobię. A trochę towaru od ciebie zabiorę. Przekonamy się, kto jest silniejszy. No i poszedł w piach. Oczywiście, tradycyjnie. Ograbimy wytrychy. Halabardę. Wezmę tą halabardę, niech nie mnie szpanuje. Okej, okay. Wstawaj, gość. Wstawaj, ryba, ojczyzna cię wzywa. Z kimś jeszcze? Z Koperem walczyłem, jeszcze się nie zregenerował. Dobra, a jakie mam w ogóle statystyki, jeśli chodzi o to? Siła 133, prastara wiedza 5, zdolności kolwalskie 11. Energia życiowa, wytrzymałość, mana. Poziom doświadczenia. O, czyli 400 punktów doświadczenia mi brakuje. 39 punktów nauki. Super. Okej. Jeszcze jedna rzecz. Nie od to mi szło. Od to mi szło. Mięcho. Aj, niepotrzebnie mięcha użyłem. Ale może jest ognisko, to sobie gdzieś przypieczemy. Teraz, słuchajcie, mam plan taki, że udam się do Cape Dune. To jest tam, gdzie siedział sobie ten... Aha, jeszcze z tym handlarzem. Czy tu na wybrzeżu jest jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Czy tu na wybrzeżu jest jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Mogę ci udzielić tej informacji, ale nie za darmo. Co znajdę w Cape Town? Właśnie tam się udaje. Co znajdę w Cape Town? Gruby alchemik z Cape Town ma kufer, w którym trzyma swoje skarby. Orkowie płacą mu łupami ze swojej kampanii. Powinno tam być sporo cennych przedmiotów. Kufer alchemika mam, tak? To jest w Cape Town. Czy tu na wybrzeżu jest jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Czy tu na wybrzeżu jest jakieś miejsce, gdzie można pohandlować? Mogę ci udzielić tej informacji, ale nie za darmo. Okej. Co się znajduje na bezdrożach wybrzeża? Co się znajduje na bezdrożach wybrzeża? Większa część wybrzeża jest opanowana przez bandytów. Szefem gangu jest niejaki Ortega. Ma swoją siedzibę w jaskini na północy. Trafiają tam wszystkie łupy, więc jeśli chcesz się wzbogacić, warto tam zajrzeć. Zajrzymy. Towary. Okej, co my tu mamy? Orkowe zgubie. Zguba. Orkowa zguba. Pyk. Miecz. A, posprzedajemy trochę rzeczy. Łuk asasyna, łuk myśliwski, łuk. Okej. Okay. Ile on mi tutaj? 790. 5 sztuk złota proponuje. On ma tu mięso, pieczeń, wino. Jakieś miksturki tutaj masz? Nie. Handluj. Okej. Zmarło, pohandlowałem. Teraz pasowałoby może kupić jakieś miksturki uzdrowienia czy coś takiego. Pogadam z Sebastianem. Oj, Sebastian, sorry.
Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. O kurde, 250 sztuk złota. Co ty tutaj masz? Sporo. Szkatuła. Surowa stal. Skóra bizona. Młot kowalski. Szkatuła. Chochra. Masz tam chochra. Człowieku. Z mikstur coś ci może sprzedam. Szapi korzeń. No po to go zbierałem pewnie, żeby go opchnąć. Dobra. Demoniczny grzyb. Dobra. Rosa poranna. Też. Magiczny korzeń. To może ci nie sprzedam. Dobra. Wyłożyłeś. O, handluj. Dobra. Ja od ciebie wezmę. Nie 5. O. A ja nie chcę 5. A jak mogę to rozdzielić? Ach, rozumiem. Dobra, 2 sztuki sobie koło. Dołożę złoto. 500 sztuk złota. No nic, słabo z tymi miksturkami. Mięso muszę sobie upiec. Okej. No cóż, kierunek Cape Town. Kierunek Cape Town. Tyrytyryty. Taka krótka podróż nas tutaj czeka. No i się człowiek wydostał na światło dzienne. Oczywiście przed... No chociaż chyba tutaj żadnego zagrożenia nie będzie. Zapiszę sobie dopiero w momencie, kiedy... O! Korzeń leczniczy. Oczywiście zbiorę, bo się na pewno przyda. Słuchajcie, może jakieś punkty doświadczenia bym zdobył. Z tego co pamiętam, na tym zboczu były jakieś... Chyba... przerośnięte indyki. O! Czy to stado puchliwych jeleni może? Kurczę. Ale niestety nie jest to puchliwy jeleń. Trudno. A już miałem na nie zapolować. A, widzę już indyka. No dobra, zanim z indykiem powalczymy, zapiszemy sobie grę. Żeby nie było wątpliwości. Ciołomany. Chodź na tutaj, panie indyk. Bo się trochę nudzę w podróży do Cape. Chodź. A, ścierwojad się nazywasz. Nie o mnie jest ciebie poznać, ścierwojadzie. O, dziubnął mi, ale jest kubaniec. No nie, tego się nie spodziewałem. Ale agresywny. O Jezus Maria. Nie. Na to ja sobie nie pozwolę, żeby tyle życia stracić przy jednym ścierwojadzie. Trochę wyszedłem z sprawy. Niedawno sobie nieźle radziłem ze ścierwojadami. Okej, chodźcie ścierwojady. Ziołomany sobie oczywiście zbiorę, ale... Hot thing, come on. Dobra, poszedł piach. Dziobnął mnie! O nie! Ostry jest. Dobra.
wezmę mięso tego ścierwojada, podpiekę je trochę. To przynajmniej odzyskam trochę zdrowia. Dobra, pobiegnę tutaj na farmę, gdzie spotkałem Cliffa. No, nie przycinaj się, gro. Tu, o ile dobrze sobie przypominam, było ognisko i sobie przypiekę mięso. Ops. Szurowe mięso. Ile ma tego? 14 sztuk. Okej. Niech będzie 14 sztuk. Pieczeni. W związku z tym... Wynika pieczeń. I to sobie powiedzmy pod dziewiątkę przesunę, a niech tak będzie. Chrupnij sobie, Bezi. Dobra. No i biegniemy tam, w oddali widać Cape Dune. Po drodze mamy budkę, w której mieszka właściwie legowisko myśliwego, który zlecił nam zdobycie 10 wilczych skór. Na wilki już polowaliśmy, owszem, tak, ale skórować ich jeszcze nie potrafię, w związku z tym tych skór mi się nie udało zdobyć. Jak ten myśliwy się nazywa? A, Jens. No i co my tu mamy? Okej, okay, zanim się zbliżę do Cape Town, tu widzę drwali. Tradycyjny szybki zapis. Bezi, nie drap się, bo to nieładnie. Kto to jest? Silas. Pogadajmy z Silasem. Nowa twarz. Jestem najemnikiem, nazywam się Silas. Interesuje mnie... Kolejnym biedakiem próbującym związać koniec z końcem. Wiem, jak to jest. Wszyscy wiemy. Zgłoś się do Bufforda. Może on ma dla ciebie jakąś pracę. Jeśli będę miał farta, dostaniesz moje stanowisko. A kim jest Bufford? Kim jest Bufford? Dowodzi tutaj. Przynajmniej nami, najemnikami. Jeśli więc nie jesteś orkiem i nie należysz do Urka, to Bufford stanowi dla ciebie jedyną szansę, aby tu do czegoś dojść. Znajdziesz go na końcu głównej ulicy. Zwykle stoi przy swojej chacie. Co tu robisz? Co tu robisz? Muszę pilnować tych niewolników. Jeden z nich niedawno uciekł. Od tej pory nie zostawiamy ich samych nawet na chwilę. Co znajdę w mieście? Mieście? O Cape Dan można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie można go nazwać miastem. Nie ma tu nawet porządnego baru. Dobrze, że chociaż jest robota, poradzisz sobie. Okej, no Cape Town nie jest za wielkie. Zajęty jestem. No widzę. U, a tam co jest? O, jakiś ołtarzyk. Nóż przy okazji znalazłem, zardzewiały miecz. No i paru nieszczęśników, którzy źle skończyli przy tym ołtarzyku. Dlatego może lepiej się... A wilki się przyczaiły. A ponieważ i tak ich nie umie skórować, to na razie z nimi zaczynać nie będę. Z Silasem już rozmawiałem. Ten rżnie drzewo. Lepiej już sobie idź. No dobrze. Grebok. A co znów chodzi, mora? Co robisz w tym miasteczku? Miasteczku? Cape Dan to dziura zabita techami. Wolałbym przyłączyć się do moich braci nieopodal Vanguardu, stolicy naszego marionetkowego króla, niż stać tu na warcie. Potrzeba ci czegoś? O tak! Potrzebuję ciszy i spokoju, więc nie wszczynaj żadnych rozruch. Trzymaj się z dala od cudzych rzeczy i nie bij się z nikim bez naszej zgody. Mam nadzieję, że się rozumiemy, Mora.
Jasne. Doskonale się rozumiem. I tu mamy jakiegoś pierwszego kogoś. Komal. Hej, ty! Wyglądasz, jakbyś potrzebował kilku złotych monet. Kim jesteś? Kim jesteś? Asasynem, sługą Beliara. Pochodzę z południa, spoza waszych granic. Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewolników. Zniewalacie ludzi dla orków? Zniewalacie ludzi dla orków? To praca jak każda inna. A właśnie, niedawno sprzedałem orkom prawdziwego paladyna. Sprzedałeś orkom paladyna? Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Dali mi przyzwoitą cenę, ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. No, może by mnie zainteresował ten ekwipunek. Co się stało z ekwipunkiem schwytanego paladyna? Jest u Urkrasa. Dał mi za niego marne 50 złotych monet. Aha, czyli jakieś tam nowe zadanie dostałem, ekwipunek. Dobra, a zapytam się, może będzie miał jakieś na mnie zlecenie. A czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? Jeden z moich niewolników zbiegł. Harek, ten parszywy kretyn. Nie mogę się stąd ruszyć, więc ktoś inny musi go dla mnie złapać. Może ty? Wyglądasz na doświadczoną osobę. Złapię na ciebie Hareka. Gdzie on jest? Złapię dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Gdybym to wiedział, już bym go miał z powrotem, nie sądzisz? Pewnie wciąż jest w okolicy. Ktoś mógł go widzieć za miastem. O, rozumiem. Może go spotkam. Życie łowcy niewolników ma swoje zalety. Życie łowcy niewolników ma swoje zalety. Pomóż mi, a opowiem ci o tym więcej. No dobra, Gomal. Idź sobie, albo będziemy mieć kłopoty. Zajęty jestem. Lepiej odejdź. O, wszyscy mnie przeganiają. Idź sobie, albo będziemy mieć kłopoty. No świetnie. Co tu mamy? Ciekawy jestem, czy jak skroję tą chatę, to coś mi się stanie. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Świetnie. A do tej chaty jak wejdę? Tutaj też jakiś kuferek stoi. I nie ma nikogo w pobliżu, czyli można spróbować. Nawet nie patrzę, co to jest. Byle szybciej, byle dalej. Teraz wejdźmy do tego namiotu. O, tu jest łóżko. O! Tu bym się nadział. O! Tutaj jest chyba komenda orków, tak mi się wydaje. Czy tutaj ktoś jest? Nie ma nikogo. Płoni ognisko, jest łóżko. Skrzynia. To ciężkie. Ach, nie otworzę jej niestety. Ale jest pulpit. Tu jest napisane coś o alchemii. O! Okej, do alchemii dostałem 5 punktów. Super. To jest pewnie ten kufer tego alchemika. Pochodnia, moneta, fiolka, czarny robar. Mikstura wytrzymałości. No oczywiście, to wszystko. W tej chwili nie mogę niczego stworzyć. Niestety ze stołu alchemicznego na razie nie mogę skorzystać. Okej, ta chata przeszukana, tam stoi strażnik. Eziel. Nigdy cię nie widziałem. Czego tu szukasz? Co ty tu robisz?
Co ty tu robisz? Jestem miejskim alchemikiem i jestem bardzo zajęty. Możesz mnie nauczyć czegoś o alchemii? Zrób coś dla mnie, a ja pomyślę, jak mogę ci się odwdzięczyć. Chcę kupić mikstury. Wyglądam na takiego, który sprzedaje towary byle komu? Będziesz musiał coś dla mnie zrobić, mistrzu brawury. Okej, czego chcesz? Czego chcesz? Potrzebuję torby surowców do mojej pracy. Przynieś mi tuzin ziół leczniczych, a może ubijemy interes. Okej, dam mu, bo chyba pozbierałem. Oto zioła lecznicze, o które prosiłeś. Tak, naprawdę mi się przydadzą. Naucz mnie czegoś o alchemii. O kurde, 1000 złotych. Chcę ważyć mikstury many. Chcę ważyć trwałe mikstury. 5 punktów nauki, 2,5 tysiąca sztuk złota. Ach, podbiję może sobie o 5 punktów alchemię. Rób tak dalej! A zaraz, a właściwie ile ja mam złota? To jest mikstura. Mikstura lecznicza. Naucz mnie czegoś o alchemii. Nie jesteś na to gotowy. O. Alchemia 17 punktów. Ja też myślałem, że jakiegoś kryterium nie skry... A jakie chcę masz... Chcę kupić miksturę. Jakie dobrze. Masz... A masz złoto? Mam złoto, dobra. O kurczę. O, ten ma tanie te mikstury. Znaczy tanie, no 250 sztuk złota. Wezmę sobie raz, dwa, trzy. Okej. Dobra, mam 10 mikstur uzdrawiających. W porządku, słuchajcie, ja na tym chyba zakończę ten odcinek. Dalej będziemy zwiedzali Cape Dan i szukali zadań dla naszego Beziego w odcinku 10. Także na razie dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!